To parafia w Dąbrowie Górniczej, którą wstrząsnął ostatnio seks skandal. Ksiądz zorganizował homoseksualną orgię, a jeden z jej uczestników trafił do szpitala. Fakt dotarł do nowych informacji w tej sprawie. Ksiądz, którego dotyczy to zdarzenie, był u mnie po kolędzie. Wydawał się bardzo sympatycznym człowiekiem. No natomiast bardzo krytykował lewicowość, poglądy lewicowe. Nasi dziennikarze ustalili, jak wyglądała feralna noc. Według nieoficjalnych informacji inicjatorem seks-zabaw miał być ksiądz Tomasz. Duchowny zaprosił dwóch młodych mężczyzn do tak zwanego trójkąta. Orgia miała więc troje uczestników. Księdza Tomasza, a także jego znajomego świadczącego usługi seksualne, który pojawił się na miejscu wraz ze swoim partnerem. Imprezowicze wspomagali się środkami na potencję. W pewnym momencie zabawa wymknęła się spod kontroli. Partner znajomego księdza był wykończony orgią, zasłabł i nie było z nim kontaktu, wtedy ktoś wezwał pomoc. Jak twierdzą nasi informatorzy, miał to zrobić świadczący usługi seksualne, znajomy księdza Tomasza. Zaniepokojony o życie swojego kochanka zadzwonił na pogotowie. Informator faktu tak opisuje tę sytuację. O pierwszej w nocy było wezwanie do osoby nieprzytomnej, będącej pod wpływem środków psychotropowych. Zgłaszający, jak twierdził, został wyrzucony z mieszkania i nie ma możliwości wejścia do niego, by udzielić pomocy tej osobie. Nasz informator dodaje, że zgłaszający nie chciał ujawnić dyspozytorowi pogotowia zbyt wielu szczegółów, by nie wyszło na jaw miejsce interwencji. Niewykluczone również, że pomoc mógł wezwać inny duchowny, ksiądz Dariusz, wikary zatrudniony w dąbrowskiej parafii. Jego mieszkanie jest blisko mieszkania księdza Tomasza. Śledczy na razie wykluczają, by ksiądz Dariusz także był uczestnikiem orgii. Wiadomo natomiast, że ratownicy wezwali policję, bo ksiądz Tomasz nie wpuścił ich do mieszkania. Ostatecznie mundurowym udało się jednak wejść do środka. Po otwarciu drzwi ujrzeli leżącego na podłodze nagiego mężczyznę. Jak dowiedział się fakt, śledczy przesłuchali ratownika medycznego, który udzielał pomocy mężczyźnie, oraz policjantów biorących udział w interwencji. Nie przesłuchano natomiast jeszcze głównego bohatera seks-skandalu, księdza Tomasza, który przebywa na urlopie. Prokuratura nie chce ujawniać przebiegu zdarzenia, zasłaniając się trwającym śledztwem. A tymczasem o tym, co wydarzyło się w Dąbrowie Górniczej, robi się coraz głośniej. Ten seks-skandal od kilku dni zatacza coraz szersze kręgi i obecnie o historii z Dąbrowy Górniczej rozpisują się już media w wielu europejskich krajach. O orgii piszą m.in. dziennikarze z Czech, Słowacji, Ukrainy czy Wielkiej Brytanii.